Zobaczmy, czy da się podzielić takie coś. 1388 podzielone na 16. Najpierw chciałbym, żebyśmy wykonali to dzielenie tradycyjną metodą dzielenia pisemnego. Potem pokażę Wam inną metodę, która pozwala na trochę bardziej przybliżone liczenie. Nie będziemy musieli być tacy dokładni. No to jedziemy metodą tradycyjną. Zaczynamy od najwyższej pozycji. 16 nie mieści się ani razu w jedynce, więc musimy dorzucić kolejne miejsce. Ile razy 16 mieści się w 13? Ciągle ani razu. Dorzucamy jeszcze jedno. Ile razy 16 mieści się w 138? Od razu widać, że na pewno się zmieści, ale ile razy? Możemy spróbować na początek 9 razy. Będę tu po prawej wszystko liczył. 16 razy 9, 6 razy 9 równa się 54. 1 razy 9 równa się 9, dodać 5 równa się 14, czyli 16 zmieściłoby się 9 razy w 144. To trochę za dużo. 144 jest większe od 138, więc 9 razy 16 się w 138 nie zmieści. Musimy 9 trochę zmniejszyć. No to może 8 razy będzie ok. 8 razy 16 powinno być mniej niż 138. Zauważcie, że musiałem najpierw spróbować, nie wyszło mi, ale byłem blisko. Teraz poprawiam i powinno być już lepiej. Ósemka powinna pasować. I mnożymy 8 razy 6 równa się 48, 8 razy 1 równa się 8, dodać 4 równa się 12. Czyli 8 razy 16 równa się 128. I kiedy te dwie liczby odejmiemy, będziemy tu mieli resztę z podzielenia 138. No to liczymy resztę. 8 odjąć 8 równa się 0, 3 odjąć 2 równa się 1, 1 odjąć 1 to nic, czyli 0. Mamy resztę 10, ale jeszcze tutaj mamy ósemkę. Spisujemy ją obok dziesiątki, mamy razem 108 i robimy jeszcze raz to samo. Znowu pytamy, ile razy 16 zmieści się, tym razem w 108. Mniej więcej możemy powiedzieć, że na pewno nie zmieści się 8 razy, bo 8 razy 16 to 128. No to może 7 razy. Możemy to od razu tu policzyć: 16 razy 7. 6 razy 7 równa się 42. 1 razy 7 dodać 4 równa się 11, czyli mamy 112. Ciągle za dużo. Chyba raczej będzie 6, a nie 7. Ale zauważcie, że wiemy to dopiero po wykonaniu tych obliczeń z siódemką. No i chyba 6 to będzie największa ilość szesnastek mieszczących się w 108. Jednocześnie nie przekraczających 108. 6 razy 6 równa się 36. Przenosimy trójkę. 6 razy 1 równa się 6. Dodać 3 równa się 9. I znowu odejmujemy. 8 odjąć 6 równa się 2. I możemy tu odjąć 10, odjąć 9 równa się 1, albo możemy pożyczyć, i wtedy tu będzie 10, a tu 0. I 10 odjąć 9 równa się 1, i mamy w wyniku 12. I jeżeli nie chcemy zajmować się ułamkami dziesiętnymi, to na tym etapie kończymy, bo 16 nie zmieści się w 12, a tu nie ma już nic do spisania. Czyli 1388 podzielone przez 16 równa się 86 i reszta 12. To tutaj to nasza reszta. To wystarczająco dobry sposób dzielenia, żeby policzyć przy jego pomocy każde zadanie. To tak zwane tradycyjne dzielenie pisemne. Ale chcę wam pokazać mniej popularny sposób, chociaż może bardziej interesujący. Zróbmy to samo zadanie. 1388 podzielone na 16. W tej metodzie będziemy mieli o wiele więcej swobody w przybliżaniu tego, ile razy 16 zmieści się w jakiejś liczbie. Wystarczy, że będziemy tylko z grubsza zgadywać. Na początek chcemy zgadnąć, ile razy 16 mieści się, ale tak, żeby nie przesadzić, żebyśmy nie przeskoczyli za daleko i nie musieli potem zmniejszać. I nie zgadujemy, ile razy 16 mieści się w jedynce albo 13, ani nawet nie w 138. Tylko od razu zgadujemy, ile razy 16 zmieści się w całej naszej liczbie, którą dzielimy. Bierzemy pod uwagę całe nasze 1388. Zanim to oszacujemy, chcę zrobić dwie rzeczy, pomoże nam to trochę. Przypomnijmy sobie, ile to jest 16 razy 2 i ile to jest 16 razy 5. 2 i 5 wybrałem zupełnie losowo. Wykorzystamy te dwie liczby przy naszym zgadywaniu. Nie muszą to być dwójka i piątka, mogą to być jakiekolwiek inne liczby. Moglibyśmy zrobić ten przykład z jakimikolwiek innymi liczbami. 16 razy 2 wiemy, że równa się 32. 16 razy 5 to 50 i 30 80. Pamiętajmy te dwa wyniki przez cały czas rozwiązywania naszego zadania. Na początek spróbujmy najdokładniej jak potrafimy zgadnąć, ile razy 16 mieści się w 1388. Albo inaczej, ile razy 16 mieści się w 1000? Zróbmy po prostu jakieś bardzo zgrubne oszacowanie. Wiemy, że 100 razy to będzie za dużo, bo musiałoby tu być 1600. Dodaliśmy do 16 2 zera, 1600. Ile razy 16 zmieści się w 1000? Wiemy, że 16 razy 5 równa się 80. W związku z tym 16 razy 50 byłoby 800. No i niech tak zostanie. Skorzystałem z piątki, a właściwie z pięćdziesiątki, bo przy mnożeniu razy 20 byłoby 320, czyli o wiele dalej do 1000 niż 800. Czyli możemy powiedzieć, że 16 razy 50 równa się 800. Jeszcze raz, skąd to wiem? Bo zawczasu przygotowaliśmy sobie te dwie liczby i wiemy, że 16 razy 5 równa się 80, więc 16 razy 50. Mnożę 5 razy 10, 16 razy 50 to 800 i odejmujemy. 8 odjąć 0 równa się 8, 8 odjąć 0 równa się 8, 13 odjąć 8 równa się 5, razem 588. Teraz pytamy, ile razy 16 mieści się w tej liczbie 588 i spróbujmy znowu z wynikiem trafić jak najbliżej. Załóżmy, że mamy tylko te dwie liczby tutaj i że możemy mnożyć razy wielokrotności dziesiątki. 50 to będzie za dużo. Już mieliśmy 50 i 800 poprzednio. Zaprowadziła nas to powyżej 588. Spróbujmy w takim razie 320. Wiemy, że 16 razy 2 równa się 32. Więc 16 razy 20 to będzie 320. Pomnożyłem to 2 razy 10, więc wynik tego mnożenia też musi być 10-krotnie większy. 320. Odejmijmy teraz te dwie liczby. 8 odjęć 0 równa się 8, 8 odjęć 2 równa się 6, 5 odjęć 3 równa się 2. Teraz zostało nam 268. I pytamy, ile razy 16 zmieści się w 268. Zobaczmy: 800 to za dużo, 320 to też ciągle za dużo. Gdyby pomnożyć 16 razy 10 to by było 160. Spróbujmy może 160. Nie musimy trafić dokładnie z wynikiem. Powinniśmy po prostu znaleźć możliwie największą liczbę i upewnić się, że nie przekroczymy 268. Jeżeli pomnożymy 16 razy 10, będziemy mieli 160. Znowu odejmujemy 8 odjąć 0 równa się 8, 6 odjąć 6 równa się 0, 2 odjąć 1 równa się 1. Teraz nam zostało pytanie, ile razy 16 mieści się w 108? Tutaj mamy, że 16 razy 5 to jest 80. No to spróbujmy z piątką. 16 razy 5 równa się 80. Odejmujemy. 8 odjąć 0 równa się 8. 10 odjąć 8 równa się 2. Zostało nam 28. Teraz to już jest zupełnie łatwe. Ile razy 16 mieści się w 28? Tylko jeden raz. 16. 8 odjąć 6, 2, 2 odjąć 1, 1 i została nam reszta 12. No i fajnie, bo reszta się zgadza. Ale możecie zapytać, skąd mamy wiedzieć, jaki jest wynik dzielenia 1388 na 16? To proste. Wynik to 50 dodać 20, dodać 10, dodać 5, dodać 1. Po prostu dodajemy te wszystkie liczby. 50 dodać 20 równa się 70, dodać 10 równa się 80, dodać 5 równa się 85, dodać 1 równa się 86. I taki jest wynik tego dzielenia. 1388 podzielone na 16 równa się 86 i reszta 12. To, co jest najfajniejsze w tej metodzie, to to, że na każdym z tych etapów możemy wpisywać tu dowolne liczby i cała ta matematyka będzie się zgadzała. A te dwa mnożniki szesnastki to mogłyby być 16 razy 6 i 16 razy 3. Wtedy te poszczególne liczby będą oczywiście inne, ale na koniec ta reszta i ten wynik też będą się zgadzały. Daje nam to sposób na urywanie po kawałku tej dużej liczby, którą dzielimy. Najpierw oderwaliśmy 800, potem odgryźliśmy kawałek wielkości 320 i tak długo tutaj łamaliśmy tę liczbę po kawałku, aż nie mogliśmy więcej, bo już 16 się nie mieściło. Ciekawe co?